jestem trzecia runda przed wami. Już po raz dziewiąty jaworznianie rywalizowali w mistrzostwach w skrable, które zorganizował Klub Młodzieżowy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu Podłęże wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans Sigma w Jaworznie. Mistrzostwa rozpoczęły się w czwartek. Wówczas rywalizowały dzieci w wieku od 10 do 12 lat. W piątek swoje umiejętności słowotwórcze prezentowała młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Dotarło do nas jeszcze więcej osób ze szkół ponadgimnazjalnych. Są to osoby głównie takie, które już u nas grały i szkolą się z roku na rok, są coraz lepsze. Aby zagrać w mistrzostwach, wszyscy chętni musieli najpierw przejść przez niełatwe eliminacje, które polegały na ułożeniu jak największej ilości wyrazów z podanych 7 liter. Najlepsi zyskali sobie prawo udziału w mistrzostwach. Trzeba mieć zdolności jakieś słowotwórcze, trzeba trenować ortografię, trzeba dużo czytać, żeby wiedzieć, jakie są słowa polskie. Trzeba też troszeczkę matematyki uszczknąć, żeby liczyć na bieżąco, bo to też jest ważne, tak, żeby układać na polach premiowych, znać zasady, myśleć logicznie i strategicznie. Przez dwa dni uczestnicy mistrzostw musieli się sporo nagłówkować, aby ułożyć wysoko punktowane wyrazy. Dzisiaj na przykład Adriana Dubiel już po pierwszej rundzie ułożyła bardzo dobre słowo za 90 punktów na dwóch polach premiowanych, co się nie zdarza często u młodzieży. A Monika Szczyżyca ułożyła wiele słów, które w sumie dały wynik partii 522 punkty. To też jest bardzo dobry wynik. Najlepszym udawało się zdobyć blisko 100 punktów za jeden wyraz. O laureatach dziewiątych Mistrzostw Jaworzna w skrable poinformujemy po weekendzie.